Witam serdecznie, dziś pokażę przepis na rosół troszkę w innej wersji. A mianowicie zrobimy rosół pieczony. Do jego przygotowania potrzebujemy jakieś 2 kg mięsa. Ja mam tutaj jakieś 2,5 kg. Przy czym pamiętajmy, żeby to mięso było zróżnicowane. W moim przypadku tutaj jest kawałek kaczki, kawałek kury, kawałek indyka, odrobinę mięsa wołowego, gęsina, dwie nóżki kurze, żeby był kolagen. Do tego oczywiście włoszczyzna, jakieś 3-4 marchewki, jedną pietruszkę, dwie cebulę, kawałek selera, kawałek pora z przypraw potrzebujemy. Z pięć liści laurowych, z 5 ziel angielskich, z 8 ziarnych pieprzu. Opcjonalnie, jeśli chcesz, żeby ten rosół był jeszcze zdrowszy, możesz dołożyć 2 łyżki octu jabłkowego, kawałek papryczki chili, dwa ząbki czosnku oraz odrobinę imbiru. W pierwszej kolejności bierzemy blachę od piekarnika, ewentualnie dużą brytwanę, na którą wykonamy mięso oraz włoszczyznę. Nóżek, kurzyk nie pieczemy, z tego względu że szkoda kolagenu. Tak jak mówiłem wcześniej, mięso najlepiej, żeby było zróżnicowane. Tak jak w moim przypadku. Kawałek kaczki, kawałek kury, kawałek gęsi, kawałek indyka. Jeszcze mam trochę mięso zamarznięte, ale i podpieczemy będzie elegancko. Możesz, tak jak mówiłem, wykorzystać blachę od piekarnika, także wszystko ci wejdzie na raz. Możesz serera pokroić na miesze kawałki, pora na pół, cebulę również, przy czym ja wrócę w całości, tak żeby podczas gotowania się wszystko nie przed włożeniem do piekarnika opruszamy solą. I tak przygotowane brytwany w wstawiamy do piekarnika nagrzanego do temperatury 220 stopni na jakieś 45 minut do godziny, tak żeby się wszystko ładnie podpiekło 50 minut minęło, mięso i warzywa mamy podpieczone Ja piekłem na dwóch poziomach, po połowie czasu zmieniłem kolejność Tak jak widzisz z mięsa wytrąciło się ładnie białko, nie będzie tyle szumowin Oczywiście sosu nie wylewamy, przesadzamy i dolewamy do garczka jeśli chodzi o wołowinę, to najlepiej kupić z kością, tak żeby był szpik. Rosół będzie wtedy jeszcze zdrowszy. Na razie przełożę warzywa. Później dolejemy wytrącony sos. Nie musimy podpiekać cebuli na gazie. Mamy ładnie podpieczoną w piekarniku. Dokładamy przyprawy około 5-6 liści laurowych. Z 5-6 angielskich. Z 8-9 ziarenek pieprzu. Kawałek papryczki, jeśli mamy. Odrobinę imbiru. czosnek dołożymy pod koniec gotowania. Zalewamy wszystko wodą. około 3 litrów. Proponuję zrobić więcej rosołu i go po prostu zamrozić i mamy go później na różne przepisy. Nie musimy się bawić z kostkami rosołowymi i tego typu rzeczami. Przelejemy zawartość blachy Tak jak widzicie, większość szumowin zebrała się na blasze. Stawiamy na palnik. Dodajemy łyżkę ewentualnie dwie octu jabłkowego. I tak przygotowany rosół zagotowujemy, jak nam tylko zacznie mrugać. Zmniejszamy moc palnika na minimum, tak żeby go nie przegotować, bo nam straci smak i gotujemy jakieś dwie, ewentualnie 3 godziny, a najlepiej 4. Pół godziny przed końcem dokładamy czosnek. Po ugotowaniu sprawdzamy smak i dosalamy. Tak przygotowany rosół może nie będzie jakiś mega klarowny, z tego względu, że nie obgotowujemy mięsa, ale będzie bardzo zdrowy. Mamy tutaj szpik z kości wołowych, mamy tutaj kolagen z kurzych nóżek, ocet jabłkowy, który to wszystko wyciągnie. Ja jeszcze zapomniałem dołożyć kawałek kurkumy. Tutaj pieprz papryczka wzmacniałaby jej działanie 600 razy. Mamy kawałek imbiru, który działa przeciwzapalnie i rozgrzewająco. Rosół zaczął mrugać, tak więc zmniejszamy spalnika na minimum. I gotujemy, tak jak mówiłem, minimum 2 godziny. Im dłużej, tym lepiej. 2,5 godziny minęło i rosół mamy gotowy. Tak się prezentuje. Nie ma szumowin, wszystkie zostały na bretwanie. Jeśli się przepis spadało, to się cieszę. Zachęcam do spróbowania. Pozdrawiam i życzę smacznego.